Na radosnych ulicach Madrytu spotykamy polską młodzież, która przybyła z Toronto. Pragnę zapytać teraz ich, dlaczego w ogóle tutaj przyjechali, jak przeżywają te dni, jak przeżyliście wczorajsze spotkanie z Ojcem Świętym. My przyjechaliśmy, żeby spotkać Ojca Świętego i przeżywamy bardzo wspaniale. Jesteśmy ogromna grupa i codziennie się modlimy i chodzimy na msze. Jest super. Widzimy, że macie polskie flagi. Świętego tak blisko, ale niektórzy na ekranie. A jesteśmy grupą skąd? Z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Scarborough w Toronto. Jest nas 41, dwóch kapłanów i 41 młodzieży. No mamy piękne przeżycia, tutaj spotykamy ludzi z całego świata, także młodzież bardzo nowe znajomości zawiera i tak dalej, także codziennie nowe wrażenia. Jak i również chcemy pozdrowić nasze rodziny w Kanadzie, którzy słuchają Radia Maryja i Telewizji Trwam, oglądają, jak i również z Polski. Dziękuję. Ja nie wiem, co powiedzieć. Pozdrawiam moją mamę, bo teraz na pewno oglądam. Nasze rodzice, nasze rodziny, nasze parafie z powrotem w Toronto. Wszyscy, co oglądają teraz. Jesteśmy dumni ze wszystkich tutaj i pozdrawiamy rodziców w Kanadzie też i rodzinę w Polsce również. Właśnie jesteśmy dumni, bo wszyscy się dziwią, że jesteśmy z Kanady, a mówimy po polsku. Mamy flagę polską, mamy flagę kanadyjską. O, go. Dziadek, wiem, że oglądasz. Hi! Kasia tutaj. Ojciec Święty powiedział wczoraj, żeby młodzież nie wstydziła się Chrystusa. Czy te słowa są też aktualne dla Polaków, którzy żyją za granicą? Oczywiście, że tak, bo to jest nasza religia, no nie? Właśnie Filip dobrze powiedział. Też się zgadzam, Filipo. To jest ważne, bo nie możemy się wstydzić, bo jakbyśmy się wstydzili, to jaki to jest sens tego, wiesz, jak się mówi strength in numbers? Tak, jesteśmy siłą. Jak jest nas tak dużo, to nie ma się po co wstydzić. To jest coś dumnego i to musimy nie zapomnieć. Oczywiście Chrystus nas czyni jedną wielką rodziną, prawda? I tę wielką rodzinę odnajdujemy w Kościele. Czy dla was jest... Bardzo prosimy. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Hej, bawmy się. Hej, śmiejmy się. Hej, bawmy się. Hej, śmiejmy się. A nasz okrzyk? Jak pozdrawiacie pielgrzymów spotykających tutaj na straży? Wszędzie, gdzie idziemy! Wszędzie, gdzie idziemy! Ludzie się pytają! Ludzie się pytają! Kim jesteście? Kim jesteście? Gdzie idziecie? Gdzie idziecie? Jesteśmy pielgrzymi! Jesteśmy pielgrzymi! Polscy pielgrzymi! Polscy pielgrzymi! Jeśli nie słyszycie! Jeśli nie słyszycie! Krzyczymy jeszcze głośniej!